Dla nas bardzo duże przeżycie, bo ja chodzę tu od zerówki i nigdy nie było tak naprawdę takiego fajnego boiska. Dzięki temu możemy realizować swoje marzenia sportowe, a wiele osób u nas w szkole takie marzenia posiada. Do tej pory były trochę słabsze warunki, ponieważ no, nie mieliśmy wyremontowanych tych boisk, a teraz możemy ćwiczyć, poprawiać swoją kondycję i cały czas czerpać jeszcze większą radość z tego, że możemy uprawiać sport. No, najczęściej będą dziewczyny grać w koszykówkę na boisku. Dużo osób też będzie pewnie ćwiczyć na siłowni, bo jej się nie mogliśmy naprawdę doczekać. No i te maluchy będą na placu zabaw się bawić. To jest fajne, bo nie miały takiego miejsca tutaj małe dzieci. Wspaniała inwestycja. Gratuluję panie wójcie. Gmina Pawłów to rzeczywiście jest gmina, która pokazuje, że bardzo mocno inwestuje w edukację i w infrastrukturę sportową dla młodzieży, ale też dla starszych, bo to są obiekty, które mogą służyć cały czas również osobom już w wieku pozaszkolnym. Składała wniosek w ramach działania 7.4. Był to jeden z większych wniosków w województwie. Uzyskaliśmy dofinansowanie na poziomie powyżej 2,5 miliona złotych. Równocześnie prowadzimy w zakresie obiektów oświatowych prowadzimy inwestycje w zakresie termomodernizacji szkoły w Radkowicach. To jest taka naprawdę głęboka, kompletna termomodernizacja szkoły w Radkowicach, która spowoduje, że ten budynek będzie w zasadzie tak jak nowy, bo tam zostały tylko stare mury, będą wymienione dachy, wszelkie instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne, teleinformatyczne, okna. Docelowo przepustowość oczyszczalni będzie wynosić około 400 m sześciennych, co zapewni odprowadzanie ścieków, możliwość odprowadzania ścieków dla około 2-2,5 tysiąca mieszkańców z tej południowej części gminy.